Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Paznokciowe Case Study, w którym to będziemy oglądać, jak wykonywane są paznokcie w przeróżnych zakątkach świata przez dzięki różnych youtuberów, dzięki różnym youtuberom, przez różnych stylistów. O tak, za szybko chciałam kilka słów naraz powiedzieć. I dzisiaj dzięki temu, że Agnieszka podróżuje dużo i robi paznokcie w różnych miejscach świata, będziemy mogli zobaczyć, jak są wykonywane paznokcie w Miami. Oczywiście, jak tylko się Agnieszki film pojawił na kanale, to u nas na kanale pod różnymi filmikami dostaliśmy mnóstwo informacji na ten temat, więc wierzcie, nie umknie mi to, że Agnieszka poszła sobie zrobić gdzieś pazy nowe, więc komentarzy jest naprawdę dużo. Ja specjalnie tam nie wchodzę wcześniej, żebyście mogli zobaczyć moje pierwsze reakcje, a dzisiaj się zaopatrzyłam nawet w pomocników. Więc zobaczymy, czy któryś z tych memów tutaj będzie adekwatny, a może żaden, a może wiele. Zobaczymy. Filmy od Agi Grzelak uwielbiam, pięknie to wszystko nagrywa, wszystko ładnie widać, dzięki czemu mogę się tutaj też i porysować sobie. Ja już czekam na film na Kulo o tych paznokciach, napisała Róża, a co do rękawiczek to zawsze może się zdarzyć, że stylistka zrobi rankę i poleci krew, wtedy może wdać się zakażenie, dlatego rękawiczki must have, tak, i takie prawdziwe rękawiczki, w sensie takie rękawiczki. Takie, oj, a nie, takie rękawiczki. Co prawda trzeba najpierw wykonać te rękawiczki, żeby nałożyć te. Tak się teraz trochę śmieję, ale no mówimy tutaj o co najmniej nitrylowych, lateksowych, czy tam jeszcze jakieś może są inne. A już się zostanę w niej, dobra. Przynajmniej sobie nie zmacam tableta potem. Może coś porysuję dzisiaj. No dobra, zachęciliście mnie. Będzie oglądane. Znalazłam super dziewczynę na Instagramie, która robi mega fajne paznokcie i powiedziałam jej właśnie, że przyjadę do niej, żeby mi zrobiła takie typowo majamskie paznokcie. Co jest teraz trendujące? Jak teraz dziewczyny chodzą najczęściej? Jakie wybierają paznokcie? W czym chodzą kobiety na paznokciach w Miami? Sama jestem ciekawa. Dobra, nie potrzebna mi ta rękawiczka. Nie będę na tablecie mazać za bardzo. Myślę. Chyba. Ale zanim zniszczę paznokcie, które teraz mam, oczywiście muszę pokazać Wam, jak wyglądają. O, dobrze, dobrze, to jest ultra ważne, żeby pokazać, jak paznokcie wcześniej wyglądały, przed tym, jak zajęła się nimi stylistka, bo nie wiemy, czy to będzie korekta, bo jeżeli by to nie była korekta, tylko zdejmowanie, przedłużanie, no to tak nie jest to mega ważne, jak to wcześniej wyglądało, bo i tak trzeba wszystko zdjąć. Ewentualnie w sumie dobrze by było zobaczyć, jak skórki, czy nie były mocno poszarpane przed tym, jak się zajęła nimi stylistka, ale dobra, mimo wszystko zawsze dobrze widzieć wcześniej pazy. I przyznam szczerze, że po raz pierwszy od nie wiadomo jak długiego czasu tym razem moje paznokcie wyglądają naprawdę dobrze. A, bo z tego co pamiętam, Agnieszka zawsze miała albo coś złamane, albo coś zapowietrzone, więc tym razem jest wszystko okej. Myślę, że tam by trzeba było, żeby to się lepiej trzymało, raczej nie zwalałabym winy w tym, że się paznokcie nie trzymają na Agnieszkę. Tak, jest odrośnięty ten pazur, te pazury, żaden nie złamany, to matowe były, tak, pazy, okej. Okay. Trochę grube te wolne brzegi, ale dobra. Już przez okno zobaczyłam, że tam są i włosy, i paznokcie, i jakieś chyba masaże i wszystko, więc mówię, to chyba będzie największy salon z paznokciami, albo w ogóle największy salon, w którym byłam. Dobra, czyli wejdziemy do salonu ogólnie kosmetycznego, gdzie też pracuje ta stylistka, którą znalazła Aga. Więc zastanawiam się, jak będzie wyglądać stanowisko, czy będzie jakoś odgrodzone, czy to będzie osobne pomieszczenie, czy jednak w tym samym pomieszczeniu, gdzie te włosy, tu suszarką suszysz i ci ten kosmyk włosów leci na pazy. Takie rzeczy też widywałam. Bardzo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Życzę mi szczęścia. Życzę szczęścia Agnieszce, żeby oprócz paznokci nie wyniosła z tego salonu nic więcej, if you know what I mean. Już chyba wiem, o co chodzi. To jest takie gigantyczne studio, gdzie różni ludzie mają swoje pokoje jakby. A, pokoje, dobra, czyli to jest takie jakby beauty center cały, centrum beauty i są osobne pomieszczenia. Mają takie swoje małe saloniki, bo zobaczcie, tutaj jest jakby osobny salonik, tutaj jest osobny salonik, tam są osobne właśnie fryzjerzy, coś tam, tutaj też jest coś osobnego. Dla klienta to jest brilliant.
tu idzie na paznokcie, przechodzi przez korytarz, idzie włosy robić. Brilliant. Dla klienta super, bo jak chcesz sobie zrobić jakiś taki beauty day, a na koniec masaż, żeby się zrelaksować, super. Patrzcie, tak to wygląda. Dobra, gdzie jest moja? Gdzie jest moja? Szukam numeru 15. Dallas Nails, a ja jestem tam. O Jezu, po drugiej stronie. No dobra. Fajnie, że jest mapka, bo jak na przykład ja bym weszła w takie miejsce, to zazwyczaj czuję się trochę zagubiona. Uff, dobrze, że są mapki w takich miejscach. No słuchajcie, dla mnie najważniejsze i tak, żeby paznokcie po prostu były ładne. Dla mnie najważniejsze by było, żeby paznokcie po prostu były wykonane sterylnie. To już serio chyba bym wolała mieć brzydko zrobione paznokcie niż niesterylnie. I szykuję wam setny odcinek paznokciowego case study i miałam mega zagwozdkę. Gdzie iść na paznokcie? W końcu znalazłam takie miejsce. Na Teneryfie. Będzie z tego odcinek. Co my tu mamy? Jest! Udało się, znalazłam! I też znaleźć stylistkę, która zrobi jakieś odjechane paznokcie, to jest raz. Ale Aga też musi znaleźć stylistkę, która zgodzi się, żeby Aga tam to wszystko nagrywała i żeby mogła to upublicznić. Więc tutaj jest takie dodatkowa rzecz do spełnienia, jeżeli chodzi o stylistkę, bo te naprawdę zdolne mogą sobie po prostu nie życzyć, żeby Aga je reklamowała na przykład, albo być nagrywane. Jestem na miejscu i tak, tutaj jest bardzo różowo, w ogóle zobaczcie na to wszystko. No, bardzo różowo, to są jakieś słodycze, tutaj jeszcze więcej słodyczy, pierścionki. Nie wiadomo, czy do robienia zdjęć, czy do kupienia, czy to są jakieś prezenty dla klientek. Jestem zakochana i mamy różową choinkę, a jest marzec. Może tak się w Miami długo choinki trzyma do marca. A może jej się nie chce sprzątać, aż do grudnia już będzie miała gotowe, nie? A to jest Dallas, czyli właśnie ona będzie mi robiła paznokcie. Hej! Ale ma długie swoje naturalne... Tfu! Jakie naturalne, Edyta. Długie ma swoje zrobione pazy ta stylistka. I would love it to be like Miami vibe. Okay. So it doesn't have to be cute, it doesn't have to be like gummy bears and stuff. Okay. Like whatever is, you know, trendy or like hype right now, maybe some like diamonds or other things. I got all of that. Stylistka powiedziała, mam wszystko. Mam wszystko. Aga się ucieszyła. I Aga nie chce, nie muszą, powiedziała, że nie muszą być takie jak zazwyczaj ona tam robi, wiecie, jakieś gumisie czy coś, czy takie sweet rzeczy. Tylko mają być takie serio trendy majamskie? Trendy paznokciowe w Miami. Obecnie jestem sama ciekawa, jakie tam noszą paznokcie. Bo tutaj na przykład na Teneryfie zauważyłam często kwadrat, ale czasem migdał, więcej niż na Fuerteventurze. Często French, często różne kolory na paznokciach, na przykład odcienie niebieskiego. I tak nawet zdobią, więcej niż na Fuerteventurze zauważyłam takich paznokci, że też ozdobionych i cieszą się. Jak na przykład mówię, o, que bonitas uñas, że jakie piękne paznokcie, to się cieszą te kobiety i takie jeszcze pokazują, nie? No. Zobaczymy jak w Miami. Będziemy bazować na obrazkach, ale ogólnie ona powiedziała, że ma mnóstwo błyskotek, więc na pewno coś wymyślimy, ale lecimy w Miami style. Zobaczcie, jakieś takie kolorowe z 3D, mega. Wow, konkret, wypukłe, zdobienia wypukłe, czyli takie, które są budowane albo żelem, albo akrylożelem, albo akrylem, nie wiadomo jak pracuje ta stylistka, ale... Zalane skórki, gluty na czubkach wolnych brzegów. Może na szybko musiała sobie zrobić paznokcie. I'm curious about the shape though. I've seen this shape before, but not in Poland. Aż sobie przypomnę, lipstick. Może po polsku też lipstick. Zaraz to znajdę. Gdzieś tutaj, to chyba było gdzieś wcześniej. O, jest, dobrze. Mamy tak. Lipstick, tak jak myślałam, ale to jest wszystko po angielsku, więc takiej wersji... Po polsku jak się ten kształt nazywa? Kurde. Szminka? Albo też lipstick było mówione. Tylko ten kształt wychodził dobrze. O, pozdrawiam Elę Loszczyk, jak coś. Pozdrawiam Elę Loszczyk. Ten kształt wychodzi dobrze, wychodził kiedyś dobrze na tipsie, bo tips jest płaski. I jak się go tak spiłowało, to ten czubek wolnego brzegu był na tyle płaski, że to w miarę dobrze wyglądało. Tutaj, jak zobaczymy sobie te paznokcie, to one są takie wklęsłe, no bo tunel jest. I to tak wygląda okej, okay, no. Nie wiem, czy bym ten kształt nosiła. Paznokcie są wykonane tak jakby bardzo na szybko.
Do you think we could do something like that on females, or it's like gel? It's easier to do it from a fresh set. Okay. So they can be nice and sharp, you know? Because yours is already shaped round almond. Yeah. So. O, już mi się podoba, co powiedziała ta stylistka. Bo Aga się zapytała, czy mogłaby taki kształt ona mieć. A stylistka powiedziała, że dużo łatwiej to zrobić i rekomenduje wręcz, żeby zrobić to od nowa, czyli tak podłożyć formę i wszystko wypiłować, bo faktycznie do tego kształtu, żeby ten czubek tak wyszedł, nie mogą się zwężać linie boczne, a u Agnieszki się te linie boczne zwężają, więc one powinny zostać równoległe, żeby z jednego kąta w drugi dojść, tak? Jakby było cienko, za wąsko, no to nie wyglądałoby to dobrze, więc to już mi się to podoba. Spójrzcie w ogóle na ten kształt, że on jest taki fajnie ścięty. One są opiłowane i na to jest nałożony chyba zwykły lakier, bo widać ryski piłowania nawet. Już widzę te wszystkie komentarze, gdzie mówicie, że o, pani nie ma rękawiczek. Naprawdę w wielu miejscach ludzie nie noszą rękawiczek i jest totalnie okej. Okay. Dla mnie nie ma żadnego problemu. To jest totalnie okej, okay, dopóki nie zbadasz swojej krwi i się nie okaże, że... Pres wygląda okej, okay. Nie jest ulepiony, ale uwalony pochłaniacz. Jezus Maryjo, on w ogóle nie pochłania ten pochłaniacz, patrz ile to jest pyłu, Boże. Ona go tak jak go kupiła, tak go postawiła i na wieki wieków, amen, tak będzie postawiony bez, wiecie no, filtry, to trzeba czyścić, uzupełniać kratkę, dezynfekować po każdym kliencie. Tu już mi się podoba, że od spodu frezuje frezem, tylko pamiętajcie, tutaj tam, gdzie ona tym frezem prawie dotyka, czyli tam, gdzie jest hyponychium, to jest bardzo delikatna skórka. Niech frez nie jest wysterylizowany, wysterylizowany. Niech tam wepchnie go niechcący. Frez ostry na czubku. Zrobi rankę, krew się poleje. Z frezu rzeczy przejdą do krwioobiegu. No trzeba po prostu mieć pewien zakres wiedzy, żeby wiedzieć, żeby się nie dawać dotykać takimi rzeczami. Ja tutaj nie mam pretensji do Agnieszki, no Agnieszka po prostu nie ma tej wiedzy i bardzo lekkomyślnie podchodzi do tych spraw. Ja zbyt długo walczyłam o swoje zdrowie, żeby iść do pierwszej lepszej kosmetyczki, żeby mi coś tam sprzedała, nie? Przy okazji paznokci. Więc bym sobie nie pozwoliła już dzisiaj. I teraz robimy tak, że właśnie te, które mam żelowe, na nie będzie nałożony akryl, żeby ich nie zdejmować cały. Zobaczymy, co to powie Agata, jak wrócę do Polski, ale Agata, nie zabijaj mnie, jeśli to oglądasz, nie miałam wyboru. Jak najbardziej można uzupełnić paznokcie żelowe akrylem, tylko trzeba wiedzieć, ile ściągnąć tego żelu. Też jestem ciekawa, co powie Agata. Może jak będzie taki odcinek, gdzie Agata robi... Ta stylistka Agnieszki, jej paznokcie. Jestem ciekawa, co ona powie, bo jeszcze nie wiem, jak to teraz wygląda, więc no. Ja mogę wam powiedzieć, co ja powiem. I tutaj teraz właśnie używa takiego sprzętu, którego jeszcze wcześniej nie widziałam w Polsce, bo on się go nie używa, bo jest bezpieczniejszy w teorii z tego, co ona mówi, właśnie niż cążki. To nie cążki są same w sobie niebezpieczne, według tej, bo ta stylistka tak twierdzi, tylko brak wiedzy. Jak trzymać te cążki, jak ich użyć i w jaki sposób wycinać te cążki. Your nails are almond, but they could be more slim and a little bit more pointed. Not pointy, but like, you know. Okay, I love that. Czemu ona jechała 80 po tej płytce? To będzie z 80, nie? Możliwe, że setka, ale 80 jak nic, to najostrzejszy pilnik ever. I ona po którym miejscu, tam gdzie zdjęła żel i jest płytka naturalna? That's acrylic powder, right? Yes. Okay. Czyli tu mamy proszek akryl i tutaj mamy... is it acetone? This is monomer liquid. Ooh, okay. Professional name, I don't know it. O Boże, jaki tam jest syf. Zobaczcie to, jakie to jest uwalone. Jesus Maria, nie? Jakie to jest uwalone. Przecież to można wyczyścić. Patrz, jak to jest brudne. Ja ogólnie uwielbiam akryl. W Polsce jest, tak jak mówiłam, mało popularny, ale ja kocham, bo on ogólnie śmierdzi. Ale przynajmniej trzeba go wkładać do lampy. Też uwielbiam akryl i dla mnie nie śmierdzi. Dla mnie pachnie cudownie. Ania właśnie tutaj z boku też mówi, że uwielbia, nie? Ja miałam raz klientkę, ona uwielbiała, jak ja robiłam akryle. Ona tylko tak ten słoiczek. Nie? Ja uwielbiam... No poważnie, ja uwielbiam ten zapach akrylu. Zawsze jak zaczynałam stylizację paznokci w 2006 roku, to zaczynałam od akrylu, bo lampy nie trzeba było, wiecie. I mój tata zawsze psioczył, tak śmierdzi.
bo taki intensywny ten zapach był, nie? I to całym domu pachniało. Ja na przykład lubiłam bardzo, o Jezus. Ale zapowietrzenia ostre i ona to tak zostawiła. Nie, stylistko, miałaś taki fajny frez, tu odciąć, tam odciąć. Może to powiększę, bo może nie każdy widzi. Tutaj, zanim nałożymy... W ogóle czemu tu jest szablon podkładany? W każdym razie, zanim nałożymy nową masę, to musimy oczyścić zapowietrzenia i tutaj trochę. Musimy, bo dlaczego? Tam się dostają brudy pod spodem, pod tym żelem i tego nie dasz rady oczyścić. Musisz to wypiłować, odciąć i dopiero wyczyścić. A jeżeli to zostawisz, zalejesz to wszystko, że nie będzie widać, powiedzmy, zalewasz wszystko, nie widać. Co z tego, że nie widać? Tak byś zamiotła cały brud z całego mieszkania pod dywan. Normally most of my clients are 2.5 hours. Okay. If somebody gets something really crazy, like cartoon hand paint, it takes longer. But... Okay. Czyli normalnie 2.5 godziny. Ale nie wiemy, czy ze zdobieniami, czy nie tutaj w tej, ta stylistka ogarnia klientki. 2.5 godziny to sporo, chyba że naprawdę co klientka to wychodzi z jakimiś szalonymi pazurami. Zależy ile tam jest tego szaleństwa, no te 2.5 godziny to wcale nie jest dużo, jak na każdym paznokciu coś. And why did you put the bandage? So when I use this and I file, I can go crazy and I won't scratch myself. Oh, you know? Okay, yeah. That's pretty convenient. Finger protection. A, może zaszaleć przy piłowaniu i może się... zaciąć, ale to tak nie do końca jest wina... To jest tak, zły chwyt tutaj jest zastosowany przede wszystkim i pilnika, i palca klientki, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, zły kształt pilnika, za ostry pilnik, niestępione krawędzie, ona wszystko leci 80-ką, to zbyt mocno. Za mało piłowania jest frezarką pewnie, a za dużo pilnikiem. Albo po prostu tyle, ile trzeba, tylko źle. Więc raczej to bym na to zwalała. Do you have different gradations of... Yes. Okay. Some are more rough than others. Mm-hmm. I don't want to like cut your skin, so I'll like switch them in and out. Oh, very appreciated. Różne gradacje? Co do jednej klientki 5 pilników jest używane? A nie lepiej jeden pilnik? Z dwoma gradacjami? Jedna delikatna, jedna nie? 150, 240 i to wystarczy. Wszystko przecież robisz praktycznie frezarką, frezem. Ja wiem, jak Agata by nazwała tego paznokcia. Nazwałaby go kurzy szpon. Święty panie. Aga, gdzieś ty poszła? Tutaj grzbiet jest ładny. Ale krawędź dolna do tego kształtu, który Agnieszka chciała, powinna iść tak. Więc mamy wyrżnięte... Wyrżnięte, chamsko, tyle paznokcia, czyli tu nam tyle brakuje, ale co jeszcze zauważyłam, nie wiem czy wy to będziecie widzieć, by to trzeba było troszeczkę może przyciemnić, więc nie wiem czy wy to zobaczycie. Ściana tego paznokcia jest tutaj, więc taka grubość wolnego brzegu, zobaczcie, ja mam tutaj od spodu grubość, nie wiem czy go będzie widać, tu grubość tak jakby krawędzi dolnej, tak? A ona tę grubość nie ma na dole, tylko tu na ścianie paznokcia, tu jest, ta grubość paznokcia jest tu. Zamiast pod spodem, żeby tego nie było widać pod spodem, to ona ma tutaj tę grubość. Czyli ona nie wyszczupla paznokcia piłując powierzchnię, tylko go rżnie po bokach. Czyli to jest takie typowe wyrzynanie krawędzi dolnych. Święty panie, nie? Agnieszka, gdzieś ty poszła, nie? Ta twoja stylistka paznokci to się po prostu... Piąty zawał musi mieć. Jedzie teraz buferek, żeby wygładzić ładnie paznokcie. Buffer, który czasy... O Boże, tu aż dziury ma! Czasy swojej świetności przeżywał rok temu. Fuj. Never put top coat on your stones. Oh, seriously? Yes, that's how you take the shine away. Bardzo dobrze powiedziała. Nigdy topu na cyrkonie. Tu ją muszę pochwalić, nie? Zajęło nam to prawie 4 godziny, ale mamy skończone paznokcie i już wam pokazuję efekt, bo to jest po prostu szalone. One są tak piękne. Każdy paznokieć jest inny, to co kocham, więc... Prawie 4 godziny. Z daleka wyglądają fajnie. Widziałam z boku, jest tragedia, ale od góry wyglądają dobrze. Pomijając już fakt źle wykonanego manikiru albo wcale, to od góry... No takie nosiłabym. Uwaga, to jest moja prawa ręka i tutaj mamy takiego miśka.
No dobra, ten gumisz to mi się tu w ogóle nie podoba i mi tu nie pasuje, ale cała reszta jest całkiem fajna. Tak jak mówię, zakrywam oczy, nie widzę wykonania manikiru albo jego braku i nie widzę ich od boku. Trochę są koślawe, ale ogólnie są ładne. Fajnie zrobiła te mokre na mokre, w tle mi się podoba. Cyrkonie, chociaż ja bym cyrkonie już na górę dała na ten top, żeby one tak nie, żeby ten top w miarę był taki gładki. No i widzicie, że te wolne brzegi są ultra grube. Mimo, że ma frezy, którymi może to ścienić. No. To mi się też tu podoba, że zrobiła tu niebieski, w środku fioletowy, to tak przycieniowała. Ładne to jest. I ona musiała, żeby takie ombre wykonać. Ona musiała wziąć całego airbrusha, nalać tam acetonu. Dużo. Hybrydy nalać. Wszystko odpalić, sprzęt, fukać. Zamiast wziąć dobrze napigmentowany paint gel, albo sobie taki namieszać z dobrze napigmentowanych paint geli. Obciąć kawalątko gubeczki, której tutaj nie mam, do ombre. Pyk, 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 gotowe by było, nie? I ona cały sprzęt musiała wyciągać do tego. Kurde, oprócz tych gumisiów to mi się tam wszystko w miarę podoba. Więc za taki cały set 10 różnych paznokci wychodzi około $230. $230, ja cię kręca. Nails! Hania by takich nie nosiła, ja bym nosiła. Oprócz tych gumisi, tak by mi stylistka zrobiła taki design, nosiłabym design. Niemożliwie by mnie wkurzały te wolne brzegi grube, więc no tutaj to już dyskwalifikuje. Te paznokcie już chyba bym po prostu nie wytrzymała i wzięłabym wariata i by było ostre frezowanie od spodu. Podziel się w komentarzu tym, czy nosiłabyś takie paznokcie jak ty, Agnieszki Grzelak.